Razem z marką Knauf Insulation rozpoczynamy serię, w której podpowiemy, jak zadbać o kondycję fizyczną, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie w pracy, czyli WF dla fachowca. Dzisiejsza lekcja? Podnoszenie ciężarów. Oczywiście tych na budowie. Wszyscy obecni? Jestem z Krzyśkiem i porozmawiam o czymś, na czym znam się najlepiej – podnoszeniu ciężarów. Wiadomo, że praca na budowie często oznacza dźwiganie setek kilogramów dziennie. Zasada numer jeden – nigdy nie podnoś więcej niż 30 kilogramów na raz. I nie dalej niż 25 metrów, a jeśli musisz podnieść więcej, nie zarzynaj się i nie rób tego samodzielnie. Poproś kumpli o pomoc, w końcu to praca zespołowa, nie zawody strongman. Pamiętajcie, razem możecie przynosić do 25 kilogramów na osobę. No dobrze, a teraz o tym, jak podnosić, by nie zrujnować sobie kręgosłupa. Podejdź możliwie najbliżej przedmiotu, znajdź stabilną pozycję, ugnij nogi w kolanach, chwyć przedmiot za uchwyty lub za podstawę i podnieś go, jednocześnie prostując nogi w kolanach, biodrach oraz utrzymując wyprostowane plecy. Nie garb się, nie pochylaj głowy, to twoje nogi, a nie plecy powinny wykonywać większość pracy. Nie podnoś ciężaru wykorzystując jedynie zgięcia w pasie i kręgosłupie. Taka pozycja jest zbyt obciążająca dla odcinka lędźwiowego kręgosłupa i nawet jeśli nie czujesz bólu od razu, problemy mogą przyjść potem. Dokładnie, a praca to nie zawody, a zdrowie ma się jedno. A jeśli przedmiot ma ostre krawędzie i rogi, zabezpiecz je, zanim zabierzesz się do przenoszenia. Podsumowując. Nie podnoś więcej niż 30 kg. W przypadku większych przedmiotów poproś o pomoc. Zachowaj prawidłową postawę. Ugnij kolana i wyprostuj plecy. Pamiętaj, przede wszystkim myśl o swoim kręgosłupie. Ma ci przecież służyć jeszcze przez długie lata. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Mamy to. A mnie byś podniósł? No, spore wyzwanie, ale... Aha, 30 kg, 25 metrów. Nie słuchałeś. No, można się zapomnieć. Pamiętaj, jesteśmy na budowie.